Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play Super Mario Maker na konsole Nintendo Wii U. I moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny zagramy sobie w poziomy stworzone przez innych użytkowników, nie przez was, ponieważ w dalszym ciągu mamy, że tak powiem, bardzo mało tych poziomów, które wy podesłaliście. Przez co nie mogłem stworzyć bardziej, że tak powiem, złożonego odcinka z waszymi poziomami, a tworzenie odcinka, gdzie rozegramy tylko i wyłącznie dwa poziomy od dwóch różnych osób, tak naprawdę mija się z celem w tym, co chciałem ja pokazać i co zawsze chciałem wam tutaj zaprezentować w czasie trwania tych właśnie odcinków. Dlatego dzisiaj zdecydowałem, że zagramy sobie w bardziej tradycyjne poziomy, nawiązujące do Super Mario Bros. 3, ale oczywiście w tym ujęciu neoklasycznym. I dodatkowo, moi drodzy, tak się akurat złożyło, że wszystkie te trzy poziomy są stworzone przez Amerykanów. Co ciekawe jednak, kiedy szukałem poziomów, szukałem właśnie tradycyjnych poziomów, czy też raczej powinienem powiedzieć neotradycyjnych poziomów, jak to zwykle mawiam. I moi drodzy, szukając tych poziomów, czy to w tagu poziomu trudności, łatwy, normalny, nie mogłem znaleźć żadnego fajnego, tradycyjnego poziomu. Większość z tych poziomów była niestety w pewien sposób niedorobiona. O tak najlepiej to powiedzieć. Była po prostu niedorobiona i była, no nie była aż tak dobrze grywalna, jakbym ja sobie tego życzył. Jednakże po przerobieniu, zmianie tak naprawdę tego taga na, słuchajcie, na właśnie poziom, nie hard, tylko właśnie ten ekspercki, wówczas to, moi drodzy, stała się pewna rzecz pod tytułem pojawiło się więcej dobrych poziomów, tak jakby te poziomy były gdzieś tam ukryte przed nami i nie wiem, z czego tak naprawdę to wynika, ale większość tych bardziej neoklasycznych poziomów, bardziej tych tradycyjnych poziomów stworzonych przez Amerykanów, takich poziomów, które faktycznie można nazwać poziomami, znajduje się w tym tagu eksperckich poziomów. I nie wiem, z czego to wynika, ale zobaczymy, czy rzeczywiście te poziomy zasługują na tag ekspercki. Poza tym chciałbym was poprosić na samym początku odcinka, zanim rozpoczniemy cokolwiek dalej robić, o to, abyście podsyłali w komentarzach swoje poziomy, które wy stworzyliście, ponieważ tak jak mówię, mam niedostatek waszych poziomów. Chciałbym stworzyć kolejny odcinek, w którym skupiłbym się na tworzeniu waszych poziomów, ale nie mogę tego zrobić z tych względów, które już powiedziałem. Mam po prostu za mało poziomów i wiem, że są osoby, które podsyłają te poziomy i bardzo dziękuję za to, ale nie chcę też tworzyć odcinka, w którym to będziemy mieli, słuchajcie, poziomy tylko i wyłącznie od jednego gracza, bo to by było niesprawiedliwe dla innych. Musiałbym wtedy robić odcinki również dla tych osób. A nie chcę tego robić, nie chcę nikogo tutaj priorytetyzować, ani nie chcę też nikogo tutaj w żaden sposób wyróżniać w jakiś nienaturalny sposób. Po prostu chcę stworzyć odcinek, z którego wszyscy będą zadowoleni. I tyle by było mojego gadania. Zabieramy się za pierwszy z tych poziomów, Divine Chain Temple od Mosha. I zobaczymy tak naprawdę, z czym się ten poziom je. I mam nadzieję, że nie nagadałem się, byle się nagadać, bo moi drodzy, ale niestety, to jest moja trzecia próba nagrywania, słuchajcie, tego odcinka, ale nie z tego względu, że coś poszło nie tak, że ja nie mogę tutaj tego nagrać, czy coś w tym stylu, ale z jakiegoś dziwnego, niezrozumiałego przeze mnie powodu, niestety, ale pojawiają się błędy. Błędy, słuchajcie, opiewające na błąd sieci. Moja sieć działa poprawnie, bo już sprawdzałem, czy aby to nie jest coś związanego z problemami z moją siecią, ale z tego, co zauważyłem, no moja sieć działa absolutnie normalnie i nie mam z nią problemów. I wydaje mi się, że coś znowu dzieje się z serwerami Super Mario Makera. I obawiam się, że coraz częściej będą się takie rzeczy działy. Bo tak jak już wspomniałem jakiś czas temu, no po prostu nie wierzę w to, żeby Nintendo, wiedząc, jak dużo osób tak naprawdę przesiadło się na Nintendo Switcha,
nie wykorzystało tej okazji, by wykorzystać Nintendo Switcha i to, że jest to hybrydowa konsola tak naprawdę, i nie stworzyć jakiejś wersji Super Mario Makera na Nintendo Switcha właśnie. No to by było po prostu dość dziwnym ruchem ze strony Nintendo, gdyby faktycznie no Nintendo zdecydowało się nie robić tego ruchu, czy też po prostu nie próbować czegoś właśnie w tej tak naprawdę materii zrobić. No bo słuchajcie, jeżeli spojrzymy na sprzedaż Nintendo, która już w tej chwili, a to się jeszcze może w każdym momencie zmienić, ja powiem wam, jak to wygląda z danych, które ja mam na chwilę obecną, ale powiem wam szczerze, że z danych na chwilę obecną wynika, że Switch radzi sobie o wiele lepiej niż jego tak naprawdę prekursor, czyli Nintendo Wii U, jeżeli możemy w ogóle mówić, że Wii U było prekursorem Switcha, ale wiecie, o co mi chodzi, poprzednia konsola Nintendo, to by brzmiało w tym momencie najlepiej. Radzi sobie o wiele lepiej i notuje niewyobrażalne zyski tak naprawdę. Jeżeli tak dalej pójdzie, to będzie można śmiało powiedzieć, że Switch jest najlepszą konsolą Nintendo od czasów bodajże SNES-a. A to by było naprawdę dość dobra informacja dla samego Nintendo, a także dla nas, no bo słuchajcie, SNES był naprawdę bardzo, bardzo długo wspierany, jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o konsolę Nintendo. Zresztą tak samo jak NES, ale wtedy też można było powiedzieć, że czasy były inne i w zupełnie inny sposób postrzegano konsolę. Poza tym była też mniejsza konkurencja, nie oszukujmy się. No bo kto wtedy był na rynku? Wtedy na rynku było Atari, które zaczynało umierać. Była Sega, która podejmowała tak bardzo złe decyzje, że to się na nich odbiło i wiem, że ludzie, którzy lubią Sega, ja też lubię gry od Segi, nie zrozumcie mnie źle, ale gry od Segi są takie troszeczkę też inaczej tworzone niż te gry od Nintendo. I powiem wam szczerze, że właśnie wow, zaraz się stanie coś złego, naprawdę coś tak czuję. Słuchajcie, i tak jak mówię, no kurczę, gry od Segi miały troszeczkę inny wydźwięk niż te gry od Nintendo i zawsze fajnie było się tak naprawdę zapoznać, czy to z grami od Nintendo i również w tym samym czasie z grami od Segi. I powiem wam szczerze, że naprawdę miałem ku temu okazję, ponieważ ja byłem osobą, która posiadała NES-a, miałem również znajomych, którzy posiadali SNES-a, od których pożyczało się tą konsolę tak naprawdę. I słuchajcie, fajnie to wyglądało w tamtych czasach, że można było wymienić się, właśnie w taki sposób wymienialiśmy się konsolami. Pamiętam, że właśnie oni pożyczyli mi SNES-a, ja pożyczyłem im NES-a. Oni zagrywali się w te gry, w które ja się zagrywałem, a ja miałem okazję zakosztować gier z biblioteki tak naprawdę SNES-owej. I w tej bibliotece, którą oni wtedy posiadali, ci moi znajomi, był właśnie Donkey Kong Country, w którym się zakochałem i którego do dnia dzisiejszego wspominam jako jedną z naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrych, słuchajcie, gier, które tak naprawdę... z którymi mam masę wspomnień, to takich bardzo dobrych wspomnień i życzę sobie, naprawdę bym sobie życzył, żeby Switch jako ta nowa konsola od Nintendo również miała tak duże wsparcie, jakie to było wykazywane w czasach właśnie NES-a i SNES-a. A na chwilę obecną, przez to, w jaki sposób ta konsola jest skonstruowana, że jest to konsola zarówno przenośna, jak i konsola stacjonarna, no to jest ku temu wielka tak naprawdę, wielka okazja, którą Nintendo stara się w tym momencie w jakiś sposób nie zmarnować. No bo słuchajcie, jeżeli Game Freak, odpowiedzialny za całą serię Pokémon, tak naprawdę twórcy, ojcowie i matki Pokémonów, bo są tam też również kobiety, nie zapominajmy o nich, tak? Bo często gęsto mówi się tylko o ojcach Pokémonów, a za Pokémonami stoją również kobiety i to taka dość duża grupa nawet kobiet pracujących w Game Freaku. No i słuchajcie, te osoby
poszukują. Znaczy w tej chwili trwa nabór do prac nad nieznaną jeszcze, dokładnie nie ma, ta po prostu chodzi o to, że ta gra nie ma jeszcze nazwy, nad nieznaną na chwilę obecną grą z Pokemonami, ale grą, która, słuchajcie, nie będzie po prostu, o, będziemy mieli kolejną grę z Pokemonami, która może być Pokemon Snapem albo jakąś inną aberracją Pokemonów, taką jak zwykle bywało właśnie na wszystkich pomniejszych, słuchajcie, konsolach, które nie były przenośnymi konsolami, no bo Pokémony, nie oszukujmy się, zawsze były znane właśnie z tego, że były bardziej traktowane jako gra przenośna, dlatego też, kiedy, wiecie, po raz pierwszy pokazały się Pokémony na jakąś konsolę, która nie była konsolą przenośną, no to wszyscy mieli nadzieję, że to będą identyczne Pokémony jak z Game Boya tak naprawdę, i wszyscy na to ogromnie liczyli, że w taki sposób to wszystko będzie wyglądać. Niestety okazało się, że Pokémony na inną konsolę niż przenośne będą tylko i wyłącznie, słuchajcie, jakąś taką aberracją. Chwila. Okej, co tu się wydarzyło? To jest moje pytanie, co tam się przed chwilą właśnie wydarzyło, bo samemu nie załapałem. Chwila. Okej. Jeszcze raz muszę powtórzyć ten fragment. A, rozumiem. Muszę się przemieszczać pomiędzy tymi winoroślami i czekać na cud. No to już jest trudniejsze. To faktycznie tutaj muszę pochwalić autora za to, że stworzył tak trudny poziom. I chyba rozumiem, w którym momencie większość ludzi się w tym poziomie wykłada. I szczerze przyznam, że to jest dość ciekawe, w jakim właśnie momencie poziomu ludzie zaczynają się wykładać, bo do tej pory ten poziom faktycznie, powiedziałbym, że jest średnio zaawansowany. Aż do tego właśnie momentu, do tego momentu, w którym mamy walkę niby to z minibossem, ale tak naprawdę to nie jest aż taki miniboss, co raczej swego rodzaju wyzwanie. Kurczę, to jest naprawdę trudne i naprawdę długo chyba będziemy musieli się tam utrzymać, zanim tak naprawdę będziemy mieli okazję przejść dalej. I to teraz jak bardzo długo? No, wydaje mi się, że długo. I to dłużej niż długo, kurczę. Szczególnie, że te chain chompy, słuchajcie, tak naprawdę w naszym kierunku zawsze się próbują wychylić, żeby nas dopaść, więc tak naprawdę faktycznie to jest troszeczkę utrudniona tutaj. Utrudnione mamy tutaj zadanie. I teraz moje pytanie brzmi... Okej. To nie jest bezpieczne miejsce. To był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Najbezpieczniej wydaje mi się, że jest przy samym środku. Chociaż może być tak, że jest po prostu metoda na to, aby ten poziom ostatecznie przejść. I zaczynam iść teraz źle tutaj. To jest moment, w którym zaczynam być niecierpliwy, nawet jeżeli tego nie słychać w moim głosie. Ani w ogóle nie da się tego po mnie poznać inaczej niż właśnie patrząc, że zaczynam troszeczkę za bardzo się spieszyć i staram się tutaj zrobić rzeczy niedokładnie. A niedokładne robienie rzeczy naprawdę może tutaj się dla nas źle skończyć. 4 albo 5 takich cykli musimy przetrwać i wtedy dopiero możemy, że tak powiem, iść dalej i spróbować coś tutaj tak naprawdę ugrać. I to jest ciężkie, Znaczy się, im dłużej będziemy mieli dużego Mario, im dłużej będziemy tym dużym Marianem, tym lepiej dla nas.
Okej, okay, udało się, dobra. Postaram się, ale nie obiecuję nikomu, że to się uda. Dobra, chyba znalazłem, słuchajcie, jakieś ekwilibrium, tylko... Właśnie, żeby teraz tego nie spieprzyć, dziękuję. Uff, udało się, w ostatniej chwili. Dobra. Nie mam jednej czerwonej monety. I tutaj nie ma tej czerwonej monety. No trudno, nie zobaczymy wszystko tak naprawdę w tym poziomie, ale ukończymy go. Zabrakło mi jednej czerwonej monety. Nie mam bladego pojęcia, gdzie ta czerwona moneta mogłaby się znajdować, ale powiem tak. Rzeczywiście ten poziom ekspercki może być dzięki temu jednemu momentowi, ale ten jeden moment tak naprawdę nie jest kluczowym elementem całego tego poziomu. Tak naprawdę jest to tylko jeden z fragmentów poziomu, a dokładnie ostateczna walka z tak jakby bossem, z osobą, z istotą, czy też raczej z przeciwnikiem w postaci połączonych ze sobą chomp-chompów, które mają sprawiać wrażenie, że mamy przed sobą jakiegoś tam mini bossa, czy też bossa tego całego poziomu. Ogólnie fajnie to wyglądało, fajnie ten poziom był skonstruowany i powiem wam, że takie poziomy eksperckie ja rozumiem i nie chodzi mi tutaj o to, że on był fajnie skonstruowany i tak dalej, ale w takiej formie, nieograniczonej przez 100 Mario Challenge, czyli mamy maksymalnie 100 żyć, na danym poziomie możemy zdobyć max 3 życia, sobie z powrotem odzyskać tak naprawdę i tyle z tego, nic poza tym. I ta forma, którą mamy tutaj, czyli jesteśmy nieograniczeni, możemy próbować tyle razy, ile chcemy ten poziom przejść, jest dla mnie formą idealna. Jeżeli stworzyliście poziom, który jest ekspercki, który jest zarazem tradycyjny, wygląda w podobny sposób jak ten, to macie mój approval, tylko potem jeszcze sprawdzę, czy dany poziom nie jest zbytnio frustrujący. Anyway, kolejny poziom przed nami, Red Coins, Far Out Forest. Daleki las, tak by można to było, że tak powiem, przetłumaczyć, i 8 czerwonych monet. Jeżeli wymagane jest, aby... Inaczej, żeby ukończyć ten poziom, jeżeli będzie wymagane zdobycie wszystkich tych czerwonych monet, to powiem wam szczerze, że może być ciężko i osobiście mogę się poddać. Ale nie dlatego, że przerośnie mnie to w jakiś sposób, tylko dlatego, moi drodzy, że jak dla mnie, wiecie, ogrywanie tego całego poziomu, czy też po prostu sprawienie, że główną mechaniką tego poziomu jest znalezienie monet i tak jakby wymuszenie na graczu znajdywanie tych monet, ale nie w taki sposób, jeżeli nie zdobędziesz tych monet, to nie pójdziesz dalej, tylko właśnie raczej w taki sposób bym powiedział, no masz przed sobą cały poziom i masz w nim 8 monet w jakichś miejscach. Jeżeli je znajdziesz, jeżeli ich nie znajdziesz, to nie ukończysz tego poziomu et finito. No to jeżeli to jest główna mechanika w tym poziomie, to nie jestem z niej zadowolony. Dlaczego? Tak jak już wspomniałem wcześniej, obudowanie wokół mechaniki, która raczej kojarzona jest z bonusowym wyzwaniem w grach z Marianem w tytule, jako głównej mechaniki, zastosowanie tej mechaniki jako głównej mechaniki może być niekoniecznie dobrze postrzegane wśród niektórych graczy. Ja jestem jednym z tego typu, jestem jednym z tych graczy, którzy uważają, że jeżeli coś jest zaimplementowane jako taka mechanika, wiecie, mechanika główna, to powinna ta mechanika być przemyślana, a jeżeli mamy tego typu poziom, tak jak teraz go widzicie, w którym to no, ta mechanika bonusowa jest ok i można by było z niej skorzystać jako, wiecie, z mechaniki bonusowej i po prostu te czerwone 8 monet możemy znaleźć dodatkowo i one dadzą nam jakieś dodatkowe gratyfikatory, no to spoko, nie mam z tym żadnego problemu, ale jeżeli pominięcie którejś z tej monety oznacza backtrackowanie całego poziomu, no to wówczas powiem wam szczerze, że mamy spory problem, bo to jest rzecz, której akurat ja nie będę nie tyle tolerował, co raczej powinienem powiedzieć, że to jest rzecz, która mi się osobiście nie podoba i... Aha,
Dobra, ciekawe czy nam się uda. No, oczywiście, że mi się nie uda. Bo staram się za bardzo spieszyć. I okej, no zobaczymy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Znowu straciłem bycie dużym Marianem. I to może być duży problem. Że ja będę to dość często wytracał, bo najzwyczajniej w świecie nie odczuwam, znaczy inaczej, ten poziom sprawia, że nie odczuwam potrzeby posiadania dużego Mario. Oczywiście co chwilę dostajemy te wspaniałe grzybki powiększenia, ale one po prostu są nam tutaj sprezentowane po to, aby po prostu nie tyle były, co raczej powinienem powiedzieć, żeby czemuś służyły, albo po prostu nam dawały tą jednorazową nieśmiertelność. I teraz moje pytanie. Gra pokazuje, że mamy zejść tędy. Okej. Chcę po prostu, słuchajcie, teraz sprawdzić. Wow. Wow. No to mi nie wyszło. Jak zdechsynchronizować przeciwników i sprawić, że dany fragment poziomu stanie się trudniejszy? To tylko ja tak potrafię zrobić. No i dobra. Czy tu jest jakieś wejście? Jest jakieś wejście, okej. Wejście niby wyżej, ale... Ale niekoniecznie, tutaj pewnie jest jakaś moneta albo jakaś dodatkowa rzecz i wiecie co jest gorsze? Że my musimy powtarzać cały ten poziom jeszcze raz. Powiem wam tak, spróbujemy jeszcze raz faktycznie i jeżeli nam się za tym teraz razem nie uda przejść tego poziomu, zginiemy albo stanie się coś takiego, że najzwyczajniej w świecie nie będzie już próbował rozgrywać tego poziomu, to damy sobie z nim spokój. Właśnie z prostego powodu. No, widzicie, budowa tego poziomu tak naprawdę wymusza na nas powtarzanie całego tego poziomu. To nie jest rzecz, którą chciałbym cały czas robić, ponieważ ten poziom jest fajny pod względem w jaki sposób został zbudowany, ale zarazem jest dość przez to utrudniony. Utrudniony przez to, że musimy tak naprawdę za każdym razem, kiedy stanie się coś niedobrego, kiedy tak naprawdę w jakiś sposób stracimy życie, jak na przykład teraz, całkowicie przez przypadek, kiedy słuchajcie, muszę powtarzać na przykład większą część poziomu, bo tutaj jest dopiero początek, okej, ja początek tego poziomu mogę sobie powtórzyć, to nie jest dla mnie żaden większy problem, ale jeżeli dojdziemy już na przykład do połowy poziomu, albo zginę tuż przed, końcem tego poziomu i okaże się, że ja muszę powtarzać cały ten poziom, to ten poziom jest dla mnie skreślony. Właśnie z tego powodu nie ma checkpointów. Brak checkpointów również może sztucznie utrudniać, słuchajcie, poziomy. I wydaje mi się, że to jest właśnie tego typu poziom. To znaczy, jesteśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, tak? I ze względu na to, że na przykład za chwilę coś pójdzie nie po naszej myśli, będziemy musieli powtarzać cały ten poziom. To jest sztuczne utrudnianie takiego poziomu i jestem całkowicie przeciwny takiemu działaniu, więc jeżeli byście chcieli utrudnić swój poziom poprzez niedodanie do niego checkpointów, to proszę bardzo, ale ja od razu mówię, że nie będę jedyną osobą, której to się nie będzie tak naprawdę podobać. Znajdzie się o wiele więcej osób, które stwierdzą, że ten poziom nie tyle jest niegrywalny, co po prostu powiedzą wprost, że no mamy fajny poziom, że mamy do czynienia z bardzo fajnym poziomem, ale z jakiegoś powodu ten poziom jest po prostu niedopracowany. Ktoś tak jakby zapomniał o tym, że są w tej grze checkpointy i te checkpointy po coś są. I na siłę osoba stara się w tym momencie utrudnić ten poziom. I jeżeli to jest jedyny tak naprawdę element utrudniający ten poziom, no to tak jak mówię, to nie świadczy dobrze wtedy o tym poziomie. To naprawdę źle świadczy o tym poziomie, bo to oznacza, że autor tak naprawdę nie wiedział,
co chciał z tym poziomem poczynić, tak? Jeżeli faktycznie zamiarem autora było stworzenie poziomu, który jest trudny i którego i który ma jakieś elementy, które musimy powtórzyć, i ten checkpoint jest tylko i wyłącznie w jednym miejscu całego tego poziomu, to faktycznie ja się tutaj zgodzę. Tu jest ten checkpoint, proszę bardzo. W takim razie rzeczywiście ja się pomyliłem. Checkpoint jest, ale jest troszeczkę ukryty przed naszym wzrokiem. Więc tak de facto, jeżeli my chcemy przejść ten poziom w 100%, to musimy zastosować ten checkpoint. I pytanie jest takie, kiedy zastosować ten checkpoint? Tak jak widzicie, ja go zastosowałem w tym, a nie w innym momencie. I to może się na mnie dość negatywnie odbić, ponieważ może się okazać, że wybrałem zły moment do zrobienia tego checkpoint. Na przykład teraz mógłbym zrobić checkpoint, będę miał tam trudniejszy, tak jakby fragment tego poziomu, będę miał za sobą, a przed sobą będę miał coś o wiele łatwiejszego. Tylko pytanie, jak to stwierdzić, czy coś jest łatwiejsze, czy coś jest trudniejsze, czy w jaki sposób to tutaj przeorganizować i nie wiem, zrozumieć, czy cokolwiek z tych rzeczy. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Brakuje nam jeszcze dwóch monet i powiem wam szczerze, że chciałem w tym odcinku, abyśmy rozegrali trzy poziomy. Ale po tym, jak bardzo zaawansowane poziomy wybrałem, jak bardzo rozbudowane i duże poziomy to są, to obawiam się, czy też wydaje mi się, że niestety, ale rozegramy tylko i wyłącznie dwa z tych poziomów. W ogóle też fajna rzecz, o której nie powiedziałem, co mi się podoba w tym poziomie. W tym poziomie podoba mi się, i to bardzo, bardzo mi się, słuchajcie, podoba to, w jaki sposób zdesignowany jest ten poziom, w jaki sposób ten design jest tutaj poprowadzony. I oczywiście odbiło się na mnie to, że zrobiłem sobie checkpoint w tym, a nie w innym miejscu, ponieważ teraz muszę troszeczkę grę backtrackować. Muszę ponownie zdobyć niektóre power-upy. Muszę ponownie tak naprawdę w jakiś sposób te power-upy odzyskać. To chyba najlepsze stwierdzenie. Akurat tutaj zdobycie tego power-upa w tym miejscu nie stanowi żadnego większego problemu. Z powrotem mam Fireflowera, który bardzo, ale to bardzo jest tutaj pożądany. I wiem jedno, że na pewno już tutaj nie skrzanie tego w taki sposób. I teraz tak, czy tam jest ten koń? Nie pamiętam, w jakiej kolejności ja to zrobiłem, więc może się zdarzyć tak, że muszę jeszcze ten... Nie, ta czerwona moneta jest zabrana, więc tak naprawdę muszę się tylko przedostać tu do góry i tu u góry. Tu u góry, moi drodzy, wykorzystać. W ogóle też fajnie jest tutaj, popatrzcie, w jaki sposób osoba, która tworzyła ten poziom, jak fajnie wykorzystała zielone grzyby i w ogóle różne tutaj elementy dekoracyjne, aby stworzyć iluzję lasu, bo słuchajcie, no las w Super Mario istnieje, w świecie Super Mario. Lasy istnieją. I problem główny polega na tym, że tak naprawdę jak przedstawić ten las w Super Mario Makerze, w którym nie mamy dostępnych elementów, które mieliśmy tak naprawdę dostępne w oryginalnym Super Mario Bros. 3, może nie, na pewno nie w trójce, ale w Super Mario World na przykład. Super Mario World, w jaki sposób chcielibyście stworzyć las? Wyobraźcie sobie, że w Super Mario World jako grze, nie jako nakładce graficznej, las był. Mieliśmy Forest of Illusion, który też miał troszeczkę inną nazwę w wersji japońskiej, ale spoko. Wiecie, o co chodzi tutaj. No i tak naprawdę, słuchajcie, okej, mamy ten las, ale dlaczego nie możemy go stworzyć w Super Mario Makerze? Albo są ograniczenia. Dobra, tłumaczenie, albo są ograniczenia. Jesteśmy już do tego, słuchajcie, przyzwyczajeni od dłuższego czasu, że Nintendo właśnie takie... takiego typu różnego rodzaju wykręcanie się od informacji, dlaczego nie ma pewnych elementów, stosuje w tej grze.
Dlatego wcale mnie to nie dziwi i wcale nie czuję się w żaden sposób doszukany, ale trzeba sobie radzić w bardziej kreatywny sposób, tak? I kreatywnym jest tutaj pokazanie innym graczom, jak można ten las stworzyć i taką możliwość stworzenia tego lasu, tak jak widzicie tutaj, no i jest właśnie to, co teraz tutaj widzimy, czyli... okej, dobra. Świetnie, spadliśmy. Czy tutaj był checkpoint? Jeżeli tu nie było checkpointa... Tu nie było checkpointa. Dobra, ostatnia próba. Jak teraz mi nie wyjdzie, to kończymy to, bo ten poziom naprawdę jest mega zaawansowany i widzieliście seed tego poziomu, więc będziecie mogli go sami przejść do końca, nie zważając tutaj na mnie, ale zresztą sami spójrzcie, jak bardzo ja się nawet męczę i rzeczywiście tu nie chodzi o to, że ten poziom jest jakiś nie do przejścia, to jest typowy poziom taki bardziej zaawansowany z Super Mario Bros. 3, ba nawet bym powiedział, że on jest z tych, że zaliczałby się do tych trudniejszych poziomów z Super Mario World. Co prawda Super Mario World jest uznawany za najłatwiejszą grę z po prostu z franchise'u, czy też raczej powinienem powiedzieć bardziej po polsku, ze świata Mario, ale to jest zdanie pewnej grupy osób, które zapominają, że przecież istnieją takie gry jak New Super Mario Bros. Przepraszam, Super Mario 3D Land, gdzie jak tam zbyt źle idzie, gra podsuwa nam Tanuki Suit, czy też raczej powinienem powiedzieć, podsuwa nam coś, co udaje Tanuki Suita i sprawia, że jesteśmy nieśmiertelni. A jak jesteśmy nieśmiertelni, tak naprawdę możemy przejść poziom bez żadnego większego problemu, no to gdzie tkwi tutaj, słuchajcie, trudność w istnieniu w ogóle tego poziomu? Jeżeli tej trudności nie ma, wiecie, jeżeli po prostu poziom jest stworzony i możemy go przejść, nawet nie umierając, spadając do jakiejś dziury, no to co to jest za poziom trudności? To jest poziom trudności, który nie istnieje. Więc tak naprawdę nie podobała mi się akurat ta decyzja przy tamtych grach z Mario i ogólnie przy innych też tytułach Nintendo. Ale no, co zrobię? Nic nie zrobię. Tak naprawdę mogę sobie tylko pokrzyczeć i ewentualnie nie grać w tą grę. Ale szczerze powiedziawszy, dlaczego nie mam w nią nie grać? Zawsze jest opcja nie brać tego przedmiotu. A wiem, że dużo osób w końcu i tak będzie na tyle sfrustrowana, że weźmie ten przedmiot i powie, dobra, pal licho to wszystko, biorę ten przedmiot, skończę ten poziom. I w końcu udaje im się ten poziom za nie wiadomo którym razem przejść. Dobrze, że tutaj nie zastosowano takiej rzeczy, bo naprawdę to by było dość słabe. Ale wracając do tego tematu, który rozpocząłem i za chwilę go nie dokończę. Słuchajcie, odnośnie Super Mario Makera. No, Super Mario Maker ma pewne ograniczenia. I z tymi ograniczeniami trzeba w jakiś sposób sobie radzić. I powiem wam szczerze, że tak, że ze względu na to, jak kreatywnie tutaj wszyscy gracze starają się rozpracować tą grę, wymyślają w jaki sposób można by było stworzyć taki element, a w jaki sposób można by było stworzyć taki element, a w jaki sposób zreprezentować poziom pustynny, a w jaki sposób zreprezentować poziom lodowy, etc., etc. To są bardzo fajne rzeczy i widać, jak dużo nie tracimy przez to, że nie mamy tych dodatkowych elementów. Bo tak naprawdę te dodatkowe elementy, moi drodzy, w pewien sposób mogłyby zabić naszą kreatywność. W tym sensie, nie zrozumcie mnie tutaj źle, w tym sensie, że zamiast kombinować, jak mamy stworzyć, słuchajcie, las. Czy las możemy stworzyć przy pomocy tych elementów w tej nakładce, a w tej nakładce możemy spróbować zasymulować las w taki i taki sposób, a w tamtej zakładce możemy to zrobić, nakładce znaczy się, nakładce graficznej, możemy to zrobić w taki i w taki sposób.
ilość i mnogość możliwości, które dają nam te elementy, które już w tym momencie mamy, jest po prostu zaskakująca. I tak naprawdę to, że nie mamy innych elementów, które występowały naturalnie w danej nakładce graficznej, czy to w Super Mario World, czy to w Super Mario Bros. 3, nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować to w jakiś sposób odtworzyć. A nawet, powiem szczerze, czasami wydaje mi się, że przez to, że my odtwarzamy i staramy się to zrobić po swojemu, tak jak na przykład ten las, zrobić go po swojemu, to zyskujemy zupełnie inny efekt. I powiem wam, że akurat ten las, Fallout Forest, ten 8 Red Coins, Fallout Forest, ten poziom bardziej przypominał mi las i wchodzenie po wnętrzach pni z Donkey Kong Country 3 niż z jakiegokolwiek Mario, którego znam. No może z Super Mario Galaxy. Nie grałem aż tak dużo w Super Mario Galaxy, więc nie mogę się tutaj w pełni wypowiedzieć na ten temat, ale w dalszym ciągu oznacza to, że zupełnie podejście do tego konceptu lasu inaczej niż w Super Mario World wyszło z plusem dla tego poziomu, dlatego dziwi mnie, jak dużo osób krzyczy, że brakuje mu tych i tych elementów. Fajnie, owszem, fajnie, gdyby one się pojawiły, ale tak naprawdę, czy nie zabiłyby naszej kreatywności? A o to chodzi w Super Mario Makerze, aby rozszerzać naszą kreatywność i pokazać, co potrafią zrobić gracze z ograniczoną ilością elementów. Ile trzeba fantazji, ile trzeba tak naprawdę ruszyć głową, żeby wymyślić. Jeżeli połączę ze sobą te trzy elementy, to zacznie to wyglądać jak wydrążony pień. Okej, skorzystajmy z tego, skoro to w taki sposób może wyglądać i dzięki temu będziemy mieli tak naprawdę tutaj jakiś dodatek w postaci właśnie tego mamy pień. Możemy zrobić położony pień, możemy zrobić pień, który stoi, to znaczy możemy stworzyć jeszcze drzewo, możemy przewrócony pień. Jest masa pomysłów, które po prostu leżą i można się o nie potknąć, że tak powiem, ale to trzeba tylko chwilę pomyśleć, albo podejrzeć u innych graczy, albo zajrzeć na strony, gdzie tak naprawdę ludzie prezentują, w jaki sposób można odtworzyć niektóre elementy z gier, z innych Super Mario, w tym, co mamy dostępne w Super Mario Makerze. I to jest fajne, jak to community ze sobą tak naprawdę współpracuje i nikt nie krzyczy. To był mój pomysł, ukradliście mi mój pomysł i teraz powinniście usunąć to ze swoich poziomów, bo to był mój pomysł. Ale tutaj działa to zupełnie w drugą stronę. Słuchajcie, stworzyłem w taki sposób, można zrobić jeziora. Jak chcecie, to wykorzystajcie to. Ty, faktycznie, w taki sposób można zrobić jeziora i zbiorniki wodne, tylko że te zbiorniki wodne będą zadawały nam obrażenia. Okej, spoko. W sumie chcielibyśmy stworzyć taki właśnie zbiornik wodny, który będzie zadawał nam obrażenia. Więc to się mi przyda. Więc mogę stworzyć poziom, który wykorzystuje właśnie twoją tej osoby X, wykorzystuje pomysł i mogę to zaimplementować w swoim poziomie. I nikt tak naprawdę nie będzie miał ku temu, wiecie, ku temu żadnych przestróg, nie będzie z tego powodu zły, smutny czy coś w tym stylu, ponieważ jest to inny poziom, który wykorzystuje pewien element już przez kogoś stworzony, bo po co dwa razy wymyślać koło, tak? Koło raz, już raz zostało wymyślone, więc po co kombinować? Wykorzystajmy czyjś inny pomysł, ale nie dublujmy czyjegoś poziomu, nie róbmy kropka w kropkę jeden do jednego takiego samego poziomu jak ktoś inny, tylko elementy z tego poziomu postarajmy się wykorzystać w taki sposób, aby stworzyć swój własny, indywidualny poziom, który odróżniałby się od innych, które też wykorzystują na przykład ten element. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie. Dlatego chciałbym je usłyszeć w komentarzach. Tak samo jak chciałbym zobaczyć seedy do waszych właśnie oryginalnie stworzonych poziomów. I cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!